Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust. Thanatos z tej strony i jest dzisiaj ze mną Mufik. Mufik, przywitaj się. Cześć wszystkim. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do tytułu, który jest bardzo bliski naszemu sercu, zwłaszcza mojemu i Mufika, czyli Monster Hunter. Jako gracze naprawdę spędziliśmy na tytule Monster Hunter World dużo godzin. U mnie to będzie kogoś ponad 700 godzin. Mufik, u ciebie? U mnie tak samo, jeśli chodzi o PC i pewnie drugie tyle na konsoli, chociaż pewnie nawet więcej. No to spoko. Spędziliśmy bardzo dużo czasu i niesamowicie bawiliśmy się przy poprzednim tytule, no i dzisiaj dostajemy nowy produkt, nowy, bo wyszedł zaledwie kilka dni temu. I wzięli doskonałą dla nas grę i udoskonalili ją jeszcze tym, że połączyli ją z, jak gdyby z uniwersum trochę Pokémonów, nie Mufik? Tak, dokładnie. Więc stwory, które były wcześniej przez nas tylko bite, tak teraz możemy je posiadać. Tyle wiemy z traileru tak naprawdę, ponieważ nie chcieliśmy sobie nic spoilerować. I co? Myślę, że czeka nas wspaniała przygoda. Kocham po prostu ten tytuł niesamowicie. Myślę, że Mufik tak samo. Tak, no sama liczba godzin wskazuje, że raczej nie siedzielibyśmy przy grze, której nie lubimy. Dokładnie. Więc mając tą wiedzę, że potwory da się łapać i one mogą być naszymi towarzyszami, stwierdziliśmy, że przygotujemy taką listę, żeby nie było, że jest ustawione, bo ja to przygotowałem sobie wcześniej, bo Mufik jeszcze nie wie, o co chodzi. Skoro potwory można posiadać, no to każdy z nas ma swojego ulubieńca. Nie wiemy, którzy są OP, którzy mniej użyteczni, ale po prostu chodzi tu o sam jak gdyby wizerunek potwora, z którym chcielibyśmy spędzać dużo czasu i żebyśmy nie grali tymi samymi stworzeniami jako towarzyszami. Po prostu się podzielimy. Tak więc Mufik, znasz doskonale wszystkie potwory z uniwersum Monster Huntera, spędzając tyle godzin w tej grze. Więc ustalmy tak, każdy z nas, zanim rozpoczniemy ten tytuł, wybierze sobie trzy potwory takie standardowe i ustalimy, bo nie wiem, czy w tej grze będzie można oswajać tak zwane, jak one się nazywały, bo już nie pamiętam. No starożytne smoki. Starożytne, a Eldery, dokładnie. No, Eldery. Tak. Więc wybierzemy sobie po trzy takie zwykłe i po jednym Elderze, żeby się po prostu nie powtarzały. Więc żeby Mufik miał większe pole manewru, będzie wybierał jako pierwszym i po jednym na zmianę sobie wybierzemy. Więc Mufik może zaczynać od swojego pierwszego piku, miejmy nadzieję, że nie będą się pokrywały. No, znaczy się powiem, tak nie ukrywam, że w momencie jak zacząłeś o tym mówić, to trochę mnie zaskoczyłeś. I na szybko sobie odpaliłem Wikipedię, żeby sobie trochę przypomnieć, co tam się działo. No na spokojnie. I z takich standardowych pików to wydaje mi się, że pierwszym pikiem dla mnie byłby stygijski Zinogr. Zinogr, dobra, to przyjmijmy po prostu, że Zinogr jest twój. Nieważne, czy to jest stygijski, czy nie. Aha, bez wersji, okej. Okay, nie. Ty po prostu będziesz fanem Zinogra. Dobrze, to tak. Skoro ty bierzesz Zinogra, ja sobie to zapisuję oczywiście, żeby wiedzieć. Ja biorę Nergakugę. A, okej. Okay. Naprawdę uwielbiam to stworzenie, połączenie tygrysa, lisa i pantery. Sneaky Biki. Dobrze, to Nergakugę jest u mnie. U ciebie? Drugi pik? Drugi pik, powiedziałbym, że z takich standardowych to byłby Bariot. Bariot. No, na mojej liście też był. To jest ten... tylko wiesz, bo jest Barot i jest Bariot, żebyśmy mieli jasność. Tak, Bariot, chodzi ci o tego lwa, znaczy tygrysa szablozębnego. Tak. Dobrze, ze skrzydłami nietoperza, dokładnie dobrze, to powiem ci, że nasze listy się pokrywają w takim razie. Bo ja też miałem jako czwarty pik Bariota. Aha. Dobra. I słuchaj, to ja w takim razie, skoro ty idziesz tak, to ja biorę Ratalosa. A, okej. Okay. Biorę Ratalosa, mam nadzieję, że będzie w odmianie srebrnego Ratalosa również. I zobaczymy, bo chciałem mieć jakiegoś takiego latającego typowo, nie? No, mi się właśnie bardziej podobał ten... Ratiana? Azurowy. Lazurowy. Azurowy. Tak. Tak, o właśnie, tak. Tak, on też był super. Lazurowy. Też był super, tak. To poczekaj, muszę jeszcze na szybko tą listę sobie przejrzeć. No, na spokojnie. Bo nie ukrywam, że właśnie Ratalosa, takiego tego lazurowego, to chciałem wziąć. Wiem.
Aż się boję. Do tej pory wziąłem... Zinograj Bariota. Zinograj Bariota, więc tak w trzecim pikiem będzie oczywiście Bazyl. Belzebub? Dobra, tak, Bazelges. Dobra. My na niego wołaliśmy Belzebub w poprzedniej grze, więc tak też zostanie pewnie w tym. No dobrze, i teraz słuchaj, Mufik, bo u mnie trzecim pikiem będzie pik, który nie był oryginalnie w Monster Hunter World, ale ze względu na design tego potwora, widziałem, że on się pojawił chyba w trailerach, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie. Mogę się mylić również co do nazewnictwa, jak to się czyta, ale to jest Mizutsune. Nie znam. Możesz go kojarzyć z poprzednich tytułów, to jest taki trochę jak gdyby lis, taki z wężem połączony, różowy, puszcza bąbelki. Aha. Nie wiem, czy go kojarzysz. Dobra. Nie. Moi drodzy, i w takim razie mamy ustaloną listę naszych trzech stworów. Pewnie zrobię wlepę tak zwaną tutaj na filmik, kto jakim teamem będzie szedł, to ile te stwory będą w ogóle dostępne. No i teraz Korona, czyli nasz Elder. Mufik, co wypikujesz? No jeśli chodzi o te pierwsze Eldery, to waham się pomiędzy Lunastrą, znaczy na pewno nie Kuszala Daora, na pewno nie ten, Nergigant jest całkiem spoko, Kirin też, więc... A to jak mam taki problem, to wezmę Velkanę. Velkana. A, tak. Ta lodowa. Tak, lodowa. No to dzięki Bogu, stary, bo ja miałem dwa piki przygotowane, bo myślałem, że ty to pikniesz. Więc ja oczywiście standardowo wybieram mojego króla w Monster Huntera, czyli Nergiganta. Mhm. Bo jako drugi pik miałem te ostre. A. Te ostre, bo... Te ostre mi się mniej podobała niż Lunastra. No, to zależy. Dobra, czyli słuchajcie, mamy skomponowaną drużynę, każdy wie, czym będzie chciał grać, żeby się nie powtarzało. Jeśli się da. Jeśli się da, tak, oczywiście. Jeśli to będzie miało sens. Moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, zanim zaczniemy. Zrobiłem wstępny research, to dla osób, które są zainteresowane kupnem tego tytułu. My, wersję, którą gramy, jest wersją Deluxe. Wersja Deluxe od podstawowej różni się tylko tym, że mamy dodatkowe skiny. Niczym więcej. Jak gdyby nie ma jeszcze dodatkowej zawartości jakichś misji, zadań, które byłyby. I wątpię raczej, żeby weszły ze względu na to, że w Monster Hunter World był jeden duży dodatek, fabularny. Ale wszystkie jak gdyby takie dodatkowe rzeczy były z update'ami kolejnymi jak gdyby umieszczane w grze, więc myślę, że tutaj też nie będzie jakichś mikropłatności ani dodatkowych rzeczy, które będzie można dokupić za prawdziwe pieniądze. I jeszcze z takich kwestii organizacyjnych, w tą grę da się grać w koopie tylko w dwie osoby. W cztery osoby da się, ale tylko w wersji PvP, ponieważ ta gra jako pierwsza chyba z tej serii ma tryb PvP, gdzie można toczyć bitwy między sobą, więc znając życie, dam sobie rękę uciąć, że Dzysk jak zobaczy, że gramy w ten tytuł, to na pewno będzie też chciał w to grać, ale wtedy do drużyny będzie musiał sobie wziąć Exotica. Dobrze, moi drodzy, wiemy chyba wszystko? Wszystko, Mufik, nie? Wydaje mi się, że tak. Postaramy się robić ten materiał bez większych cięć, tylko to intro potniemy jakoś, żeby dało się to oglądać, więc myślę, że możemy zaczynać naszą przygodę. Nie wiem jak ty, Mufik, ale jestem strasznie zajarany tym. Mhm. To ile godzin my katowaliśmy w zwykłego Monster Huntera? O, poczekaj. Uzyskano zawartość do pobrania. Kostium Nergiganta. O, czyli Nergigant będzie. Dobra, to później sobie sprawdzimy. Okej. Okay. Informacje o aktualizacjach. Posiadanie... co? Kumpsów. Czytasz to? W Monster Hunter były koty, teraz są psy jako towarzysze. Okej, nie miałem takiego powiadomienia. O, dobra. Mamy wybór. Nie no, ja gram gościem zawsze. Ja się utożsamiam z tą postacią. Moi drodzy, mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie wam przeszkadzało to, że mam otwarte okno, ale jak zwykle jest 300 stopni, więc nie wytrzymałbym. Mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś mega przeszkadzało. Poczekaj, bo ja mam...
kurczę, problem, żeby wybrać... Dobra, ja miałem problem, Mufik, powiem ci, żeby wybrać tutaj kolor skóry, ale widzę, że się wybiera klawiszami wsadem. Dobra, zrobimy takiego lekkiego latynosa. Dalej. Okej, ale już to wybrałem. A, muszę escape wcisnąć. Fryzura. To jest najdłuższa część gry zawsze u mnie. Czy tą postacią da się obrócić? Tak, da się. Ja właśnie miałem straszny problem, żeby po prostu wejść do tego menu, gdzie zmieniasz... Aż tak? Tak. Nie ogarnąłem, że tam, wiesz... To, że raz klikasz, nie wrzuca cię do tego menu, tylko zaznaczasz to menu. Ty, jaki fryz jest w dodatku. Tak, ale, no, świetna sprawa. Ale nie chcę tego. Ty, a może tego afro? Dobra, bez przedłużania większego ja biorę Son Gohana. To? Nie, ten weźmiemy fryz, dobra. Escape. Jedziemy. Oczy. Obrócimy naszego typka. Pamiętasz, jak w pierwszej części Monster Huntera stworzyłem Geralta? Tak, pamiętam. Oj, szkoda, że tutaj się tak tego nie da zrobić. Ale wiecie co? Ja chyba zostawię to tak, ustawienia fabryczne, jeśli chodzi o wygląd oczu. Usta. O nie, tu jaki banan. Co to są za miny w ogóle? Dobra, zostawiam. Widziałeś te oczy w postaci dwóch kropek? Nie, zaraz poczekaj. Wejdź na oczy, bo to jest warte zobaczenia. Wygląda trochę jak, wiesz kto? Jak zdziwiony Krillan w Dragon Ballu. Ale nie, to czekaj, to ty widzisz te białe kropki. Nie, czarne. Aha, czarne, okej. Okay. Czarne. Na trzeciej stronie są. Ty może zmienię jednak te oczy? Tak, koniecznie weź te kropki. Nie no, nie troluję. O, te są nawet spoko. Otwarte. Chociaż te basicowe też są spoko. A widziałeś te na pierwszej stronie w lewym rogu dolnym? Te z błyskiem? Mhm. Masakra. Już takie typowo anime. Dobra, ja zostawiam oczy defaultowe. Usta też. Makijaż. Ty, tu można jakieś barwy wojenne mieć. Spoko nawet. Tak. I powiem ci, że jak zwykle w grach nie biorę takich tatuaży ani innych takich dziados, to tutaj mi się całkiem spodobały. No tak, tu są spoko. Jeszcze kolor potem trzeba wybrać. Ja mam jeden prawidłowy kolor. Obrócimy. Harry Potter jest, ty. W tatuażach. Ty, no to jest zawsze najtrudniejsza część gry dla mnie, nie? Stworzenie postaci. Ale chyba to biorę. To? Albo to. O, to jest spoko. To, ale zmienimy jeszcze kolor tego makijażu, bo da się. Niech to będzie tak. Mi się bardzo spodobała opcja gradientu na włosach. A da się tak? Oczywiście. O, super. To ja też chcę. Super, ale czad. To jest kolor główny chyba pierwszy. I zobaczymy tak, drugi. Tak. To jest główny? Mhm, znaczy... Wiesz co, nie wiem jak na innych fryzurach, na mojej to po prostu jest tak jakby pierwszy kolor to jest ten przy czaszce do połowy i drugi to jest taki... U mnie właśnie pierwszy kolor końcówki. Jest... To nie, to znaczy tak, drugi to jest końcówki, zgadza się. Więc ja pierwszy zrobię ciemniejszy trochę. O, ale super to wygląda. Znaczy, widzowie mogą się nie zgadzać, ale mi się no, podoba. No, wiadomo, ten. Opinie są subiektywne. Dokładnie.
Czekaj, hop. Dobra, tak jest chyba git. No słowo, tak, gradient jest świetny, dobra. To teraz głos postaci. A to tylko trzy głosy. A da się to tak, no i tak samo ten możesz dwa różne kolory na oczach ustawić. W sensie jedno oko czerwone, drugie niebieskie. Ja zostawiam te defaultowe, chociaż może zmienię zaraz. Ty, a da się odtwórz głos X-em. Dobra, głos numer jeden dla faceta na pewno. Poczekaj, jeszcze wrócimy się do oczu. A widzę, no są. Może troszeczkę jaśniejsze damy. Taki błękit damy. Albo już, o, nie będzie tak, cały niebieski. A, tu już się zdradziłem, Mufik. Z kolorem. Imię. No proste. Dobra, okej. Okay. Nie, żaden Leo, tylko Thanatos. Tak jak się słyszy. Dobra, ja skończyłem, Mufik. No git, możemy lecieć. No dobra, no to zaczynamy. Myślę, że i tak pewnie mówi, pierwsza część fabuły będzie oddzielnie. Tak, tak, przypuszczam. Stanął jakaś ketchup. On już wie, co się będzie działo tutaj, nie? Master Bole przygotowane. Ja wyciszę mikrofon. がないと。
生け捕りにするぞ。おい、何か様子がおかしくないか。まずい、急げ。 何が起きているの？ No, ja już jestem po Mufik. Ja też. I jaką wersję językową w ogóle masz w gry? To znaczy, chodzi ci o dialogi i czy teksty? To dialogi sobie zostawiłem japońskie, natomiast napisy angielskie. To powiem ci, właśnie się zastanawiałem, czy angielskie dialogi weźmiesz. Bo japoński, no nie, mi się strasznie podobało. Nie, nie, zdecydowanie bardziej wszędzie preferuję japońskie dialogi. ここはライダーの島だ。 Ta ty piara. レウスを聖なるモンスターと崇める俺たちは相入れないようだな。はい、そこまで。二人ともカッカしない。島のお祭りにハンターの皆さんを呼んだのはハンターとライダー。 Generalnie ta pierwsza piosenka była bardzo klimatyczna. Oj, super była. Hej, Gara-sama. Hunter-san,
破滅の翼だなんて聞いたことがありません。破滅の翼か。それはリオレウスにまつわる伝説だ。古の時代、この地に世界を破滅に追いやったレウスがいたという。でも、それは伝説なんですよね。ではあるがな。今我らがすべきことは、異常事態が発生した原因を突き止めることだ。そうですね。 Mufik, ja ci na chwilę przeproszę, bo muszę zamknąć okno, bo jest dużo hałasu, wiesz? Spoko, spoko. Omae mo chousa ni doukou shitai no ka? Dobra, już jestem, bo wolę, wiesz, żeby nie było żadnych szumów na nagraniu, nie? Tak, jasne. Chousa ni iku ni wa mada. Mamori Reus no koto ga. I w którym momencie jesteś? Że martwię się o strażnika Ratę. Mam dialogi. そういうこと。守りレウスはレドの友だったものね。お前の祖父、レドは立派なライダーだった。この島のリーダーとして守りレウスと共に我ら。ええ。ここにレドがいてくれたら安心できたのに。調査隊に加われ。 Pewnie jakiś tutorial teraz będzie, nie? Asokoa Shinmai no Raider ni wa ni ga omoi. Omae ga yoko ni tsuite yareba ii. Keina o shito aogi, Raider toshite no keiken o tsumi, onore ni nani ga dekiru no ka. Keina o shito aogi? Fufuku ka? Tondemonai! Uki uki waku waku desu! Ale widzę, że tak samo jak w Monster Hunterze nie wyszli do przodu i nie zrobili dialogów dla naszej postaci. Tak. Też to zauważyłem, dokładnie o tym samym pomyślałem. Będziemy potakiwać przez całą grę. Tak, tak, znowu gramy nie motą. Zasada numer jeden. Złowieszcze czerwone światło pojawiło się w noc festiwalu. Obrońca wyspy, strażnik Rata, zniknął. Co mogło spowodować te dziwne wydarzenia? Wódz Gara zwrócił się do jeźdźców z wioski, aby to wyjaśnić. Tak rozpoczyna się twoja przygoda jeźdźca. Znaczniki celu i ruchu. Okej. Okay. Rozmawianie. Wciśnij F. Trzeba zapamiętać. Potwierdzanie celów. Dobra. Górny prawy ruch. No to tak chyba było jak w oryginalnym, nie? No. O, mamy już własne dom i łóżko, więc może będzie też ten. Co my wtedy zbieraliśmy? A ja te wiewiórki złote zbierałem. Do basenu. Twój lemury. Lemury. Ty, poczekaj. O, stary, to tu myszka nie działa? Znaczy, to jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Druga to... Spróbuj wcisnąć escape. Nie działa. Także ten, także... Także no. Tego, chyba pograne. Dobra, widzowie, my to rozkminimy, tu zrobimy cięcie, bo tak być nie może. Więc będą jaja, coś czuję. Dobra, zaraz wracamy do was. Dobrze, moi drodzy, rozkminiliśmy, że jak się naciśnie lewy przycisk myszy, albo dowolny chyba przycisk, nie wiem, Mufik, to można obracać... Wydaje, że prawy.
Chyba prawy. To można obracać kamerą. Jak nie było przycisku Escape, tak, tak nie ma dalej. Czyli nie wyjdziemy z gry. Tak. Ale stwierdziliśmy, że może jak pchniemy trochę fabułę, to coś się wydarzy. No ale dziwne, że nie można skakać. Chociaż w tym oryginalnym też chyba nie można było. Był tylko ten dash no, ale na spację. Miałeś fikoła. Fikoła miałeś, tak, ale to tylko jak byłeś już w trakcie gry. Ty, patrz, tu coś leży. No okej, okay. No to weź zrób fikoła teraz. No nie, no ale to w oryginalnym... Znicham. w oryginalnej też w mieście nie mogłeś robić fikołów. Na 100%. Dobra, zaczynam gadkę. Dawaj, nauczycielko, naucz mnie bycia ujeżdżaczem. ちょっと神妙すぎない?大丈夫。君はレドの血が流れているんだし、なんたってこの私がついているんだもの。きっと1人前のライダーになれるはずよ。そう、その調子だからね。それではライダーの心へその1、ライダーはモンスターと絆を結んで自分だけのお供を手に入れること。君にはまだお供がいなかったよね。 Mazła otomon i naru tamago sagashi ni iku koto kara hajimeru wa. O, czyli od razu będziemy szukać jaj, Mufik. Atashi no otomon o tsukai nasai. Mhm. Super. O nie, idzie kaczka niebieska. O, stary helikopter mi nad chatą leci. Ty no spoko, że dostajemy starterek taki. Tak, no od czegoś trzeba zacząć. Mhm. Myślę, że ta kaczka nie będzie OP. A zdziwiłbyś się, jakby się okazało, że to jest top tier. メタ。ライダーノートを渡しておくね。モンスターのことやライダーとしての心得が書いてあるから、メニューを開いてノートを読み返してみて。それじゃ、早速卵探索に出発。ウキウキでドキドキの始まりね。 Ta, nie mota, znowu nic nie mówi. Drażni mnie to strasznie. Ale tak było też w oryginalnym, to jestem w stanie to wybaczyć. Dobra, menu obozu. Okej. Okay. A widzisz, teraz mamy escape. Tak. Musieliśmy trochę pchnąć fabułę. Ty, no już serio się zestresowałem. Dobra. Ja na początku myślałem, że mi się klawiatura wypiła albo coś. Dobra. Okej, okay, moi drodzy. Myślę, że chyba Mufik to na pierwszy odcinek wystarczy tego, co? Myślę, że i tak będzie z 40 minut odcinka, więc moi drodzy, w następnym filmiku zrobimy sobie ten tutorial. Tutaj było troszeczkę gadania, ale myślę, że taki odcinek też musi być na początek. Myślę, że też będziemy musieli się zaznajomić z tą mechaniką tutaj gry. Postaram się nie robić dużych cięć, żeby jak najwięcej gry było pokazane. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo u nas na kanale na pewno będzie to seria. Tu w ogóle nie podlega to wątpliwościom. I co? Życzymy wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Mufik, pożegnaj się z widzami. No, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Nara.